www.motomaniacy.tv. To twoja telewizja internetowa. Dysponujący potężną mocą, nowy limitowany Ford RS500 jest propozycją dla entuzjastów bardzo szybkich samochodów. Drapieżna sylwetka rasowego Focusa RS zdradza jego nieprzeciętne możliwości. Został stworzony dla mistrzów kierownicy. Najnowsze wcielenie Focusa RS jest niesłychanie mocne, do tego ma agresywny wygląd. RS budzi pożądanie. Ford Focus RS występuje także w specjalnych wersjach Le Mans Classic dla uczczenia zwycięstw Forda w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Wszystkie wersje otrzymały fotele Recaro obite skórą i alkantarą w barwach kontrastujących z nadwoziem. Te same motywy kolorystyczne ozdabiają także dźwignie zmiany biegów, dźwignie hamulca ręcznego oraz centralny podłokietnik. Focus RS to bardziej ucywilizowana wersja samochodu rajdowego. Posiada 2,5-litrowy 305-konny silnik benzynowy i jest oferowany wyłącznie w nadwoziu trzydrzwiowym. Podstawowa cena tego modelu to 125 600 zł. Na pewno niektórzy z Państwa pamiętacie jeszcze czasy, gdy samochody były bardzo trudno dostępne, a gdy już taki samochód się dostało, można było go sprzedać dużo, dużo drożej. Podobnie jest z tym samochodem. 31 sztuk tylko na Polskę wyszło i aby kupić taki samochód, naprawdę trzeba zapłacić około 30% więcej niż kosztował w salonie. Co w nim takiego wyjątkowego? Samochód został zaprojektowany jako legenda sportów motorowych. Warto przyjrzeć się temu autu, gdyż nieczęsto będzie można je spotkać na drodze. Samochód jest bardzo charakterystyczny. Ma bardzo mocno napompowane nadkola, w nich znajdują się 19-calowe felgi i opony w rozmiarze 235 mm. Komin toruńskiej elektrociepłowni ma 225 metrów wysokości. Gdyby przyjąć, że 1 metr to jeden koń mechaniczny, to ten Focus byłby dużo, dużo wyższy. Ma aż 305 koni mechanicznych z 2,5-litrowego silnika i niebagatelne 410 Nm momentu obrotowego. Wszystkie egzemplarze Forda Focus RS500 otrzymują w standardzie niezwykle bogate wyposażenie. Przyznacie Państwo, że samochód wygląda bardzo dynamicznie. Lakier bardzo jaskrawy, cała paleta kolorów tak wygląda. Olbrzymi spoiler, dyfuzor zwieńczony dwiema końcówkami układu wydechowego. Ale to, co najciekawsze w tym samochodzie, to dźwięk silnika. Proszę posłuchać. Robi wrażenie, prawda? Wnętrze różni się od klasycznego Focusa. Mamy karbonowe wstawki, aluminiowe wykończenie dźwigni zmiany biegów oraz hamulca ręcznego, dodatkowe wskaźniki, które pokazują nam temperaturę, ciśnienie oleju oraz ciśnienie do ładowania turbosprężarki. Proszę zwrócić uwagę na fotele w tym samochodzie. Są to fotele firmy Recaro, które zapewniają doskonałe trzymanie boczne. Są wykończone skórą i alkantarą. Na chwilę zostawiamy tę drapieżną sylwetkę Forda Focusa RS500. Motomaniacy TV ostrzegają.
trzymaj się i żyj. Przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku stop, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje czerwone światło, jazda slalomem pomiędzy półrogatkami na przejazdach, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów to codzienność. Podobnie zachowują się piesi i rowerzyści. Pociąg to masa co najmniej kilkuset ton, która na zatrzymanie potrzebuje nawet do 1200 metrów. Na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą pociąg ma zawsze pierwszeństwo. Pierwszeństwo z racji prawa i z racji siły. Pamiętaj, większy zawsze wygrywa. Zatrzymaj się i żyj. Zatrzymaj się i żyj. www.motomaniacy.tv To twoja telewizja internetowa. Wracamy do Forda Focusa RS500. Forda RS500 jako pierwszy miał okazję testować fiński kierowca rajdowy Mikko Hirvonen. Model ten rozpędza się od 0 do 100 km na godzinę w 5,6 sekundy przy tej samej prędkości maksymalnej co w standardowym Fordzie Focus RS wynoszącej 263 km na godzinę. Limitowane wydanie Forda Focusa RS ma czarne lakierowane nadwozie z dodatkowym efektem zmatowienia uzyskanym dzięki pokryciu powłoką ze specjalnej folii. Efektowny czarny lakier nadwozia świetnie harmonizuje z aluminiowymi obręczami kół, wykończonymi czarnym metalizowanym lakierem i z kratą wlotu powietrza w kształcie trapezu, również wykończoną lśniącą czernią. Popatrzcie na stylistykę auta, w którego żyłach płynie wyjątkowo wiele adrenaliny. Potężnej mocy silnika Focusa RS500 odpowiada równie drapieżna sylwetka. Limitowana seria produkcyjna, ściśle ograniczona do 500 sztuk, oznacza zakończenie produkcji obecnej generacji Forda Focus RS. Źródłem napędu najnowszego Forda RS500 jest niezwykle dynamiczny 5-cylindrowy silnik o pojemności 2,5 litra, dysponujący mocą 350 koni mechanicznych. Rasowy wygląd nadwozia podkreśla jeszcze dwupłatowy tylny spoiler i charakterystycznie uformowana wnęka aerodynamiczna pod tylnym zderzakiem. Zapiszcie ten adres do ulubionych: www.motomaniacy.tv. To twoja telewizja internetowa.